W Latoszynie powstaje pierwszy dom nowego uzdrowiska. To historyczna chwila dla gminy Dębica. Po 15 latach starań Latoszyn zdrój wreszcie staje się faktem. Gmina Dębica, nie mogąc się doczekać wsparcia z zewnątrz, sama wyłożyła prawie 3 miliony złotych z budżetu i buduje przychodnię leczniczą. Obiekt będzie gotowy w sierpniu, a pierwsi pacjenci mają się tu, tu pojawić w przyszłym roku. W lasach Latoszyńskich, niemal w tym samym miejscu co w XIX i na początku XX wieku, odradza się uzdrowisko. Gmina Dębica dopięła swego. Inwestycja jest oryginalna, bo dotąd nie zdarzało się, by samorząd gminny inwestował w zdrojowe łazienki, basen czy przychodnie słowem we własny kurort. Na przekór wszystkim kłopotom budujemy właśnie pierwszy etap. Jest to przychodnia lecznicza z wykorzystaniem właśnie tych wód leczniczych, jak i również będą pomieszczenia rehabilitacji. Ten budynek będzie mieć 900 metrów kwadratowych powierzchni. Już w przyszłym roku przyjmie pierwszych pacjentów do Zakładu Przyrodoleczniczego. Zakład Przyrodoleczniczy w pierwszym etapie, który będzie ukończony w tym roku. Wewnątrz będzie specjalistyczna przychodnia, zapewniająca pacjentom pobyt dzienny w uzdrowisku. Na bazie lokalnych wód leczniczych będzie tu można stosować kąpiele siarczane. Obok nowej przychodni powstanie też basen leczniczy. Gmina już teraz wyłożyła na inwestycje prawie 3 miliony złotych, wcześniej płaciła za specjalistyczne badania. Szereg badań związanych z badaniami wody, badaniami klimatu, uzyskiwaniem odpowiednich certyfikatów z Ministerstwa Zdrowia, które potwierdzają uzdrowiskowość zarówno wód, jak i uzdrowiskowość klimatu. To są lata tak? pracy, to są gminy, to są lata starań. Przygotowania do budowy pierwszego obiektu uzdrowiskowego trwały aż 15 lat, a entuzjastą tej inwestycji był m.in. profesor Zbigniew Religa. Zgodnie z jego sugestią, Latoszyn zdrój zajmie się nie tylko leczeniem chorób kobiecych czy reumatycznych, ale też rehabilitacją po pobycie w szpitalu czy po urazach. Na budującą się przychodnie mieszkańcy Latoszyna już patrzą z nadzieją. Będę korzystać na pewno. Tutaj mam córkę 15-letnią, to się na pewno przepisze jak będzie bliżej. Chciałem powiedzieć, że się bardzo cieszymy. Wszyscy się cieszą, jesteśmy zadowoleni, jednak my wcześniej nie dowierzali, że takie coś się zacznie. Pan Roman jest potomkiem dawnych właścicieli uzdrowiska. Na swojej działce do dziś ma dostęp do leczniczej latoszyńskiej wody. O historii uzdrowiska opowiada z sentymentem. Tu ludzie odzyskiwali. Zdrowie! To opowiadała moja mama, ludzie, ojciec, inni znajomi, tutaj przyjeżdżali z całej Polski, nawet i z zagranicy. Źródła mineralne w latoszynie były znane już w XVI wieku. Wzmianki o nich można odnaleźć w literaturze galicyjskiej. W połowie XIX wieku powstał tu zakład zdrojowo-kąpielowy, zniszczony w czasie I wojny światowej. Uzdrowisko reaktywowano w 1932 roku. W czasie II wojny światowej zostało doszczętnie zniszczone a źródła zasypane. Pięć lat temu sołectwu latoszyn i podgrodzie nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej.